Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek. My sobie dzisiaj zagramy w grę pod tytułem Spelunki 2. Robimy to między innymi dlatego, że poprosił poniekąd, zaproponował to jeden z naszych widzów, więc jest mi bardzo miło spełnić taką oto prośbę, tudzież propozycję. Tym bardziej, że sam zamierzałem się od jakiegoś czasu do zagrania w Spelunki 2, chociaż w jedynkę nigdy nie grałem, to tak naprawdę słyszałem bardzo dużo dobrego na temat tego tytułu. Jestem zaciekawiony, jakie przygody nas tutaj będą czekać. No i zaczniemy sobie chyba tak naprawdę od tej właśnie przygody, czyli głównego questu. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. Musimy wybrać sobie bohatera. Z albo K. Zawsze bardziej... Aha, Z jest taki. K jest taki. Aha, zaraz, czy ja teraz włączyłem na dwóch graczy? Chyba tak, chyba włączymy na dwóch graczy. To może jednak nie. Zagramy sobie pojedynkę jednak. Więc sobie weźmiemy Z. Możemy wziąć Anę, Colina, Margaret, Rofiego. Weźmiemy sobie Anę, bo to jest chyba, z tego co rozumiem, taki... nasz tutaj główny bohater, też tytułowy, też graficzny, bo on jest na wszystkich grafikach przedstawiony. Anna. Jakoś tak zawsze miałem wrażenie, że to facet, jak patrzyłem na te grafiki. Nawet teraz, jak sobie tam przyglądam z boku na grafikę tego tytułu, to mi się wydaje, że to facet, ale no, najwyraźniej się myliłem. No dobra, zobaczmy. To jesteśmy my. Co my tutaj właśnie robimy? Możemy popatrzeć się do dołu, do góry i do dołu, tak? Super. Czy możemy podnieść tą pochodnię? Co ja tutaj właściwie robię? Na Z skaczę. Na Z mam taki chutysz bicz. Czy mogę coś więcej zrobić? Bo ja nic nie wiem generalnie na temat tej gry. O, coś podniosłem. Wow, to już 15 lat odkąd ostatnio tutaj wszedłem. Tak wiele się wydarzyło, odkąd opuściłem jaskinię Olmec z jej całą tym bogactwem. Tina i ja zostaliśmy rodzicami. Nazwaliśmy nasze dziecko Anna. A, więc gramy potomkiem chyba z postaci z wcześniejszej gry. Więc tak mi się wydaje przynajmniej. Ona jest bardzo silnym dzieckiem. To naturalny odkrywca. Okej, den. Fajnie. A jak możemy, skaczemy na... Okej, chyba to jest na razie proste, to możemy sobie wyjść. Trzeba, musimy zeskoczyć potem z tego, nie możemy po prostu przejść. Nie, dobra. Czyli tak, chytysz, chytysz. Czy tej... O, możemy to walnąć, super, dobra. Może przestanę się wydurnić, po prostu pójdę dalej. A, przynajmniej tutaj się nie pojawia, co mam kliknąć. Czy tutaj mogę zejść po prostu po schodach? Mogę. Na razie się jeszcze nie ma czego bać. Kolejne schody, chyba. Proszę bardzo, i jesteśmy w jakimś kurczę labiryncie. Trochę sobie ściszę swoją własną muzykę, bo zaatakowała mnie teraz mocno. I teraz tak, co ja tutaj właściwie mogę? Mogę sobie pobiegać. Mogę sobie. O, tutorial! Tego potrzebowałem. Czyli tak na Z, jak się. Możemy się złapać takiego rogu, tak? Czy to działa wszędzie? To działa na wszystkich rogach chyba. Super. Ale stąd chyba już nie zaskoczymy, w sensie do góry, nie? No właśnie. Co my tutaj mamy z kolei? Kolejny liści, kolejna notatka. Sny zaczęły się, kiedy Anna zaczęła mieć 5 lat. Znaczy, zaczęła mieć 5 lat, kiedy stała się 5-latkiem. 5-latką. 5-latką. W śnie patrzyłem przez okno na księżyc w pełni i widziałem twarz Olmeka. Starałem się to ignorować. To znaczy, wszyscy widzieliśmy, jak Olmek tonął przecież w jeziorze lawy. Czyż nie? O, to możemy się tak powolutku za tutaj zmyknąć. O. Okej, okay, i co teraz? Jak naciśniemy sobie i damy Z, to po prostu spadniemy, okej. Okay. Czy tutaj nie ma Fall Damage? Bo to był bardzo wysoki w sumie spadek. A jednak przeżyliśmy. Wydaje mi się, że może nie być tutaj Fall Damage'u. Rozwalamy tekturowego węża. Tu jest skrzynka, czy ja ją mogę? Halo, halo? Mogę i mam tutaj jakieś rubiny. 11 tysięcy dolarów. Nie, 1100 dolarów, ale wciąż. Ja bym już wracał do domu w tym momencie. Wystarczy mi. Czy tutaj coś mogę zrobić? Mogę walnąć w dół? Nie, ale mogę kamieniem rzucić. Halo, poproszę. Jak nacisnę tak i przytrzymam X, to wezmę. Okej. Okay. Czyli hopsa i hopsa. No dobra, to weźmiemy sobie ten kawałeczek. Możemy się spinać, nawet posiadając go. To przepchniemy. A teraz sprawdźmy, czy nie ma full damage'u. Uff. No chyba nie ma. No to już w ogóle biegnie z jakąś rzeczą. To chyba jakiś piesek jest. Tędy nie wyskoczymy. Ja dalej się, kurczę, z tym kamyczkiem tutaj przechadzam, ale czemu nie? Chcę wziąć ten kawałek papieru, żeby się dowiedzieć więcej o fabule. W tym momencie. Pozwólcie, że zmienię trochę światło. Nasza ciekawość była zbyt duża, żeby się powstrzymać. Z pomocą Colina, Tina i ja zbudowaliśmy statek kosmiczny. Super, to się dopiero nazywa pomocnik i przyjaciel, który mógłby nas zebrać na księżyc. Anna też chciała pójść, ale wydaje nam się, że to troszkę niebezpieczne i wydaje nam się, że powinna zostać i skończyć szkołę najpierw. No tak, to bardzo rozsądne z ich strony, zanim zabiorą ją statkiem kosmicznym. Poza tym, powinniśmy być z powrotem, zanim ona w ogóle zauważy. Prawdopodobnie i tak nic nie ma. Coś mi się, kurde, wydaje, że tam coś było. Chyba. Zrobimy tak. Bierzemy kamyczek dalej, bo to jest nasza broń dystansowa. Czy tutaj coś jest? A, możemy się przyjrzeć. Naciśnij Escape, żeby dostać się do opcji menu i zmienić swoją klawiszologię. Nie przeszkadza mi ta klawiszologa. Klawiszologia. O, bo jak z czymś. Chyba z bombami, co? Na C możemy je
Muszę wziąć to jeszcze raz. Proszę bardzo. Psz, nie, okej, okay, nieważne. I tak, pyk. To sobie tutaj położymy. I teraz jak zrobię C, to postawię bombę. Ale czy tam był sens postawić bombę? A, ta bomba tak rozwala dosyć sporo ten teren. Ja myślałem, że ona tylko kawałek tego terenu uwali, a nie, że całość. Z góry nie wskoczymy, ale tam jest drabinka, więc... Dobra, lecimy. Na razie bardzo spokojnie, nie? Na razie przeżywalność jest wysoka, że tak powiem. Ciężko było powiedzieć do widzenia. Część mnie życzy sobie, żeby Anna pojechała z nami, ale... ona kocha kosmos i... Zawsze chcieliśmy jej pokazać różne rzeczy w statku. No przynajmniej Monty z nią został, żeby dotrzymać jej towarzystwa. No jak super, że Monty został i spierniczył gdzieś teraz. Tysz! Okej, okay. To co mamy? To jest jakiś huk, tak? Mogę go rzucić w ten sposób. Uuu, to mi się... Co to robi tak naprawdę? Nie jestem pewien. Ale to jest całkiem spoko. Taki haczek. Czy ja go mam cały czas? Nie, jego... On mi się kończy? O, dobra, to czyli to trzeba uważać. To nie tak, że po prostu sobie zużyję byle gdzie. To nie jest nieskończone. No dobra. Teraz co? Skoczymy tutaj. Skoczymy sobie tu. To jest kurczę niebezpiecznie skakać. Dobra, pyk, pyk. Rozwalamy. O, to jest woda. Woda chyba nas nie zabija na szczęście. No to dobrze. Kolejny fragment pamiętnika. Dowiedzmy się więc co i jak. To niewiarygodne. Jest gigantyczny olmek na powierzchni księżyca. I jaskinia. Mam uczucie déjà vu, które przez nas przeszło wszystkich. Jak byliśmy tak jak gdyby przyciągani do tego wejścia. Do żelaznych elementów, które w nim były jak do magnesu. Jakiś głos mówi do nas. Czy to olmek, czy może coś innego? Na pewno olmek. O, zostawiliśmy naszą piłkę. Przenieść tą piłkę, już trudno. Nie będziemy po nią wracać. Ale możemy wysoko skakać z tej wody w sumie. Dobra, pyk. Rozwalamy nietoperza. Chyba gdyby to był prawdziwy nietoperz, to by mi damage zadał w tym momencie. Tam nie wyskoczy do góry, nie? Nie wyskoczy. Dobra, wchodzimy przez drzwi. Tutaj jeszcze spoko. Tu mamy pochodnie. Mogę ją zgarnąć ze sobą? Chyba nie. Dobra, przechodzimy. Pyk, jesteśmy po drugiej stronie. I idziemy do góry. Na razie wszystko... Wszystko brzmi... Zaraz, tam coś jest. Przynajmniej tak mi się wydaje. Chcę sobie tam skoczyć. O, to przepchnąć. O, poszedł tam. Ale tam jest też wyjście. Zaraz, to jest skomplikowane w tym momencie. A, nie mogę tam pójść, dobra. Myślałem, że tam jest jakieś przejście też, ale to się jednak absolutnie myliłem. Dobra, co tym razem się dowiemy? Byliśmy na księżycu przez czas, który wydawałby się miesiącami. Ciężko to właściwie powiedzieć. Tak jak wcześniej, czas i śmierć tutaj działają inaczej. Wydaje się, że wślizgnęliśmy się w jakąś szczelinę w uniwersum, w wszechświecie. Zupełnie jak jaskinia Olmeka, połączoną z czymś być może zdecydowanie większym. Kurde. Tylko to wszystko jest historia tamtych rodziców, nie? A nie nasza. Tak naprawdę. Przechodzimy gdzieś tutaj teraz. U, znaleźliśmy książkę, to journal. Aha, czyli to wszystko co... Anna, jeśli to czytasz... O, tam był klucz. Jeśli to czytasz, to prawdopodobnie odkryłaś, że mama i tata są gdzieś tam w dole. Próbują znaleźć wyjście na zewnątrz. Wybacz, powinniśmy cię byli zabrać ze sobą. Ale nie przejmuj się, tak szczerze mówiąc, to mamy bardzo dużo fanów. Jakby skorzystaj ze swojego czasu, nie śpiesz się, pamiętaj, łatwiej jest się zranić, jeśli nie jesteś ostrożnym. Pamiętaj tylko, czego cię nauczyliśmy i będzie wszystko w porządku. Ten pamiętnik jest teraz już twój, uczyń z niego co tylko chcesz, a my zobaczymy cię niedługo. Szczęśliwego łażenia po tych jaskiniach. Dobra, mamy kluczyk. Mogę go wziąć, okej. Okay. Tutaj niczego nie ma. To jest nasz piesek. Hello, siemanko. O, mogę wziąć pieska. Ups, Maria, mogę nim rzucić. To akurat nie było coś, co chciałem zrobić. Rozumiem, że tutaj mogę teraz otworzyć te drzwi. Idziesz z nami. Sam się boję, więc idziesz z nami. Będziesz nas bronił przed zagrożeniem. O, no i kurde, no i faktycznie poszedł przodem, nie? Faktycznie nas będzie bronił. Chyba. Mury się przesuwają. No, ten element roguelike'owy się pojawia, tak? Fabularnie wytłumaczono. No dobra. Zobaczmy, jak szybko nam przyjdzie zginąć. Okej, okay, nie od razu. To jest jakieś pocieszenie. Teraz tak, może bym tutaj wrócił jednak. Przeskoczyłbym, tutaj coś jest. 500. Czemu ja dodaję automatycznie 0 do tego wszystkiego? Tam jest jakiś kurczę. Jakaś monetka. Może bym tutaj zeskoczył. Wezmę ten kamień. Rozwalę to jeszcze. Może nic złego się nie stanie. Okej, to był pająk akurat. Coś złego się stało. Tu się pojawiają jakieś w ogóle... A, to jest bestiariusz. Jeden snake. Jeden wąż. Jeden pająk. No dobra. I trzeba szybko. Najgorsze na początku będzie przyzwyczajenie się do klawiszologii, tak naprawdę. Jak się przyzwyczajemy do klawiszologii, to już będzie spoko. Tam jest złoto swoją drogą.
Czy tam można jakoś wyjść? Oj. A generalnie bardzo responsywna jest ta gra, taka czuć, że szybko się przemieszcza człowiek. Zaraz zgarniemy sobie kolejny kryształek. Ja się boję, że tutaj znowu będzie pająk, więc nie. O, to też się odbija, jak to się walnie. Co tutaj w ogóle na tebie się nam pojawiło, jeżeli chodzi o... Są przedmioty? Nie, to nie są przedmioty. Bestiariusz nam pokazuje tutaj rzeczy. Ludzie. Margaret Tunnel ona się nazywa. No dobra. Tam jest więcej jeszcze ludzi. Uuu, sporo. Czekaj, trzeba poznać, jakoś się różnią od siebie, czy tylko wyglądem, nie? No bo różnie może być. To jest jakaś strzała. Czy ja ją mogę zgarnąć? Ja bym ją chciał zgarnąć. Mogę! Super! Tam się przyda na pewno. Na razie to zbieramy złoto. Którego tu jest mnóstwo. To są jakieś bardzo niebezpieczne kości. Przynajmniej tak wyglądają. Więc oczywiście, że je poruszymy. Aha. No dobra. Czy mogę teraz zgarnąć? Mogę. Jest sens cokolwiek z tym robić? O Jesus! Czyli jednak jest fall damage. Dobrze wiedzieć. Pytanie brzmi, jak z kwestią życia? Bo to jest nowe, mam wrażenie, że coś się pojawiło, a nie wiemy co. Jak jest z kwestią życia? Bo nie widzę nigdzie HP-ków naszych. Hello, piesku. Siemanko. Chodź z nami. Albo idź tutaj na razie. Pilnuj tego przejścia. Albo po prostu idź dalej, jak uważasz. Co ja ci będę mówił. O, shit, ja teraz nie wrócę tam. To mi się już nie podoba. Mogę tędy? Jak tutaj upuszczę? Nie. Okej. Okay. Trzeba chyba bombę postawić w takim wypadku i mieć nadzieję, że nas nie zabije. No dobra, a czy mogę postawić bombę w powietrzu? Nie, no mogę rzucić, okej, zawsze coś. Dobra, to nie był najlepszy pomysł. Tam z góry wypadałoby tą bombę. Ale zaraz, jak rozbijemy bombą te tereny, gdzie jest złoto, to wypada złoto. Okej, okay. Niby takie oczywiste, nie? Ale no nie wiedziałem. Spróbujmy doskoczyć tu. Pyk! Super. Właściwie to moglibyśmy stąd doskoczyć do góry. Tylko, że ja tutaj nie chcę iść jeszcze. Ja bym jeszcze, kurczę, połaził po górze. Dobra, postawimy tutaj bombę kolejną. Zobaczymy, czy tamto się drewniane też rozwali. Rozwali, no i super, jesteśmy... Tylko, że tu jest wciąż za wysoko. Dobra, mam jeszcze chyba jedną. Była ostatnia nasza bomba. Więc... Przynajmniej duży zaszczyt pieniędzy. Dobra, idziemy do góry. Mogliśmy iść wyżej? Jeszcze nie. To sobie zrzucimy. Nie wiem, czy nam to cokolwiek daje tak naprawdę, ale może się przyda. O, okej. Okay. Czy to by było koniec naszej podróży? Bo, Jesus! Dobra, niech on skoczy jeszcze raz. Teraz na niego. Jeszcze raz nie skoczy. Dobra, jeszcze raz nie skoczy. To teraz. No. What? A faktycznie czytałem coś, że się pojawia duch, jak się nie pośpieszymy i nie pójdziemy za szybko z jakiegoś miejsca. To okej, to nie ma problemu. Spadamy. Co, udało nam się pokonać pierwszy level. Zajęło nam to za dużo czasu na pewno. Wszyscy, którzy nie wiem, gdzieś tam grają z pelunki części, pewnie mają takie chryste panie, ile mu to zajęło. No ale co, no nie? Aha, mam 3 życie po lewej, u góry. Tam to jest widoczne. Dobra, bierzemy to. Pan. Opsa. Nic nie było w tym, okej. Okay. To jest kolejny pieniądz. Nie pieniążek, tylko kurczę ten, kulka. Dobra, są... O nie. Okej, okay. Jestem taki awkward na razie. To jest... Coś z krwią. Czuję, że tutaj nie powinniśmy raczej nic złego zrobić. Tam jest indyk. Czy ten indyk jest złowrogi? Chciałbym to sprawdzić. Oj, to było za... Okej, ten indyk jest nie złowrogi, ale też się za bardzo nie rusza z tego miejsca. Oh shit, to z drugiej strony też atakuje? I to bardzo szybko. Dobra, pierwsza porażka, nie? Nie było tak najgorzej, tak mi się wydaje. W sensie, w drugim levelu umarliśmy. Powiedzmy, że to jest okej. Okay. Weźmiemy sobie to jeszcze raz. I teraz rozumiem, że już mamy... What? Co mnie walnęło? Au! Okej, okay, dobra, teraz sam się zabiję. Teraz sam się zabiję w tym momencie. Czy to zadaje obrażenia? Dobra, ja się boję tej kulki, ja już nim nie chodzę. Już przyjaźń z kulką się zakończyła. Jest wąż, ale jego po prostu zabijemy. A tutaj są spajki, na które nie chcemy wpaść. Złoto. O shit, szkieleton, dobra. Szkieletony, nie powiedzcie mi o tym coś więcej, co szkieletony są. Wszyscy mamy je w sobie, o Chryste. Nie to o tym myśleć w tym momencie, ale faktycznie tak może być. Czy ja mogę przejść przez to? Mogę. Zajmuje to sporo więcej czasu niż normalnie. Okej. Okay. Dobra, zwalimy sobie tam skałkę tutaj, żeby potem zwrócić.
To też będzie. Nie, właśnie. Ja się teraz już cykam od szkieletów. Bo to nie wiadomo, co się wydarzy tak naprawdę. Dobra. Mam znowu bombę? Mam znowu bomby, nie? Ajaj. To chyba jest jakaś pułapka, która nas atakuje. Tak, ona wystrzeliwuje strzałę. Dobra. Level pierwszy. Porażka. Super. Można sobie przypomnieć, jak się robiło ten taki wystrzał tym. Nie, to bomba jest. Okej, okay, nieważne. Nie pamiętam, jak się robiło ten wystrzał. Zwoliłem sobie kawałek terenu. Może zobaczyć w opcjach sterowania. Controls. Jak się robiło. Bo ja na klawiaturze gram. Rope to jest na D. No dobra. Okej, okay, czyli. Bo to nam się przyda do wychodzenia z jakiejś myśli. Zapomniałem o tym kompletnie. Zaraz, co się dzieje? Ja tam jakieś. Ups! Klawisze kompletnie mylę. Ale zobaczcie, to jest wszystko taktyka, nie? Dobra, bierzemy też to. Zróbmy tak. O, trzeba być jednak bardziej ostrożnym, niż się na pierwszy rzut oka wydaje. Siemanko. Nie wiem, czy mogę użyć psa, żeby... Może być... Zaraz, czy to mogę popchnąć? Chyba mogę, ale nie wiem, czy chcę z tym walczyć tak naprawdę. To jest prosty do zabicia. Wąż też jest w teorii prosty do zabicia. My tam musimy by tego psiaka wrócić. Tak naprawdę. Więc nie wiem, czy to było takie najlepsze, że tam zrobiliśmy. A tu jest pająk. Bardzo mi się nie podoba, że on tu jest. Oczywiście zadaliśmy sobie przy okazji obrażenia to robiąc. Okej. Okay. Dobra. Ja tego psiaka chcę zabrać. Ej, to nawet wyszło. Powiedzmy. Hello. Nie, to chciałem zrobić. Chodź ze mną, jeśli chcesz żyć. On przyspieszył tam. O kur... Dobra, ja tutaj szanie to idę w drugą stronę. Tutaj coś jest. Leć, psiaku. Okej. Okay. On żyje, mam nadzieję. Ah, fuck. Dobra. Sorry, że tak się tarmoszę, ale masz. Nie wiem, czy... Ja nie jestem pewien, czy on żyje jednak. Być może nie. Dobra, powiedzmy, że zakończyło się sukcesem. Pierwsza runda przynajmniej. Nie pamiętam, żeby następnym razem jednak uważać na naszego psa. To jest jakaś dziwna rzecz. Ja bym to chciał sprawdzić jednak. Coś. Duży diament. Duch! To mniej fajnie. Dobra. A, to była pułapka. No to tyle mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o naszego ducha. Przynajmniej nam nic nie zrobił. 1-2 to na razie najdalszy moment, kiedy udało nam się dojść. Szkoda, że ten bicz jest troszeczkę dłuższy. Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby tak było. No ale dobra, mamy to, co mamy, tak? Z tym musimy dealować. Dobra. Nie możemy zaskoczyć. Ja tak mówię, że możemy zaskoczyć, a cholera wie, co było niżej. Tam jest też... Ja bym to z chęcią zgarnął. To nie bije daleko. Oj, diament. Znaczy nie diament, tylko jakiś tam kamień szlachetny. Cholera wie, jaki to był kamień szlachetny w sumie. Tam jest dziwny koleś, który śpi. Chcę go sprawdzić. Chyba tam będę tędy podejść, nie? Tam. O nie! Błędy w klawiszologii. To się musi na początku przydarzać. Dużo razy, zanim się w końcu zorientujemy, co i jak. Halo. O shit! Kolej, zostaw mnie! Na litość boską. Okej. Okay. Świetnie to rozegraliśmy. On żyje. On się ma całkowicie dobrze. On się niczym nie przejął. Ja się przejąłem za to. Dobra, idziemy dalej. Gdzie tu jest wyjście? Boję się tam stanąć w konflikt znowu z nimi. Chodźmy tu bombę, przejdziemy w ten sposób. Może nie jest najodważniejszy sposób, ale... Dobra, kryształy... Czy ja mogę potem przejść? Tu są kolce. Kolce na pewno są złe. Tam jest w ogóle przejście. Jakbyśmy skoczyli... Tak, tak. Okej, dobra. No i wyśmigaliśmy ich. A to był 1-1. Ja myślałem, że to był 1-2 już. Już się cieszyłem, że... Rekord. Dobra. Nie za dużo zgarniamy tych pieniędzy, oczywiście. Nasz pies jest w takiej pozycji, że nic z tym faktem nie zrobimy. Chyba, że mogę zrobić tak... Nie na psa! Dobra, on ma dość, jemu wystarczy. Powiedzmy, że go uratowaliśmy, tak? Na swój sposób. Bardzo uroczy nietoperz swoją drogą. Szkoda, że musimy go zabić za każdym razem. Zaskoczymy sobie tu. Okej. Okay. Panie indyku, ja nie szukam zwady. Ja po prostu szukam przejścia do kolejnej lokacji. No to nam już spoko wychodzi. Pyk.
Czy ja mogę to podnieść? Okazuje się, że mogę. A mógłbym nawet tu... sprytne, co? Okej, okay, czyli możemy innymi słowy pokonywać też wrogów w ten sposób. Dobrze, dobrze wiedzieć. Pyk. O nie, pająk. No ten u góry nam nic nie zrobi. Tam jest jakiś ziomek. Czekaj, czy to znowu jest niefajny ziomek, a nie mogę tam doskoczyć? Będzie szkielet? Nie, to nie był szkielet. Szukam tych indyków, chcesz pomóc? A jak mogę to zrobić dla ciebie? Bo indyk jest na dole na przykład. Czy ja nie mogę złapać i przynieść mu? Zaraz. To on się zatrzyma. To spróbuję go walnąć i może go przyniosę. Nie to? Okej. Okay. Ej, faktycznie, to chyba o to chodzi. Masz. Oh shit, nie o to chodziło. Chyba się wkurzył. Nie, może nie powinniśmy bić tego indyka. Nie sprecyzował, czy szukał żywych indyków, tak? A to wydawało mi się, że to go nie zabiło jeszcze. Odbijamy te czaszki. Psiak żyje. Psiak jest bezpieczny. Łufuje na nas. Weźmiemy go sobie. Niech on tutaj... Nie, to jest złe miejsce, żeby on czekał w tym... O! Okej. Okay. On stwierdził, że nie trzeba już żyć. Ja biegnie dalej w sumie. O, to się toczy. Jak się toczy, to pewnie nie ma sensu z tym w ogóle próbować zadzierać. Pyk. No to jeszcze nie skończyłem moich fuck! Najgorsze są takie momenty, jak się traci życie w taki durny sposób, jak ja teraz. Dobra. Przejdziemy sobie troszkę dalej. Tutaj chyba nie ma sensu. W sumie to... Chcę tam zejść. Zrobimy tak. To chyba zajmie. No właśnie, to powinno też było... I don't like that. Te kolecie są dziwne. Tylko czy jestem w stanie... Już! I co teraz się stanie? Bo to go chyba nie zabije, nie? Chyba tylko uśpi. Nie, chilluje dalej. Okej, okay, jeżeli on chilluje dalej, nawet po takim ataku, to może... Może po prostu go kiedyś... To chyba tak nie działa. Dobra. On, tamten kolej niesie złoto. A, byłoby miło, gdyby... nie wiedziałem, że mogę na niego też zeskoczyć w ten sposób, ale dobrze wiedzieć. Zejdźmy, niech on nas nie zauważy nawet. O, fuck, zauważył nas. Głównie dlatego, że po prostu w niego wbiegliśmy. Czyli... Na każdym kroku w tej grze czeka zagrożenie. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Jestem terminowany, żeby dojść dalej niż 1-2. Ale to nie w tym momencie, to w kolejnym. To było straszne. Na litość boską. Jeszcze pająk. Wow, jak się już zostanie ze stunlokowanym, to jest koniec. Jeden błąd tutaj Okej, tam zginął w ogóle. Zaraz, czy jak wystrzelisz raz, to już jest spokój? Tak, już jest spokój. Okej, okay. Tego musimy po prostu rozwalić. Czy ktoś tutaj... O, mamy strzałkę, fajnie. Co prawda my tą strzałką tak strzelamy, jak strzelamy, ale... No dobra. Wyskoczmy sobie tutaj. Nie wiem, czy to było worth it, nie, ale... Aha. Okej, okay. Dobra, wróćmy. Nie chcę tamtędy iść. Tam mi się wydaje, że jest zbyt niebezpiecznie. Tutaj sobie zgarniemy rzeczy. A, pająk, okej. Okay. Czyli tam jest teraz trzech przeciwników, tak? Zostaw mnie. Jak to nietoperz? Skąd się wziął nietoperz? Nie było tam nietoperza. Bierzemy tutaj jeszcze w każdym razie pieniądze. Jasne. Skocz. Idealnie to stałem. Idealnie tam stałem tak, żeby go walnąć. Nie wiem, czym jest to coś. Przykro mi, piesku, ale nie wezmę cię stamtąd, choćby nie wiem, jak chciał. Zaraz, czy jest tędy sens iść? A, chyba nawet trzeba tędy iść, no dobra. A, to mogę to rozwalić w sumie w ten sposób. Nie muszę od razu tego... Okej. Okay. To było niebezpieczne. Ej, to jest cały czas 1-1, a ja nie jestem w stanie tego zrobić w ten sposób. Tyk. Nie zamierzam zadzierać z tym kolesiem. Zwłaszcza mając tylko jeden punkt życia. No bo teraz nie przyciągnę. Co tu jest na dole? Kości. Dużo kości. Dobra, ja to zrobię inaczej. Proszę bardzo.
A, wiedziałem, że tam się coś będzie czaić. To było za proste. Chyba to wciąż nie rozwiązuje moich problemów. Teraz trochę lepiej. Okej. Okay. Czuję, że zaraz się duch pojawi. Czy ja mogę to wejść? Mogę, ale to i tak jest niebezpieczne. Dobra, weźmiemy sobie to. Aha! Nie, nie, nie zgadzam się. Raz jeszcze, damy radę. Dobra, ten mąż pokonany. Tam coś jest. No właśnie, tam coś się... Widać było, że próbuje doskoczyć. I to mi się nie podobało. Hello! Jakim cudem ten pies tam utknął? Jakim cudem? Próbuję go uwolnić, ale przecież to bomba go zabije prędzej. No właśnie, no i co teraz mam niby zrobić? A, tamci się jeszcze... ...użyli. Nie no, nie mamy jak tego zrobić. O, nie. Tak, ale spajków nie rozwalimy w ten sposób. Musielibyśmy idealnie tam zaskoczyć. I oczywiście pająk chyba był. Bo dlaczego miałoby go nie być? Nie. To i też nie. Gdzie jest wyjście z tego miejsca? Okej, dobra. Dobra, nieważne, wchodzę. 1-2. 1-2, mamy nawet trochę życia. Beznadziejnie, bo beznadziejnie, ale mamy. Push it, okej. Dobra. Witam sobie, nie tuperkulataj. Nie przeszkadzaj sobie. Nie przeszkadzaj nam, co ważniejsze. Hej, ziomek. No właśnie, spoko, ja bym ci mógł pomóc nawet z tymi indykami, tylko... Tylko jak? Okej. Okay. To teraz tutaj? No nie wiem jak. No indyk tam cały czas sobie będzie łaził teraz, tak? Po prostu? No dobra, jeszcze raz niech zrobi pętelkę. On tak nierównomiernie łazi. Ja bym chciał go złapać z której strony. Dobra, teraz się odbije, to go tu złapiemy. Dobra, pyk. No okej, okay. Mam go. I co ty chcesz? O. Chyba, że jemu chodziło o to, że to był ten indyk, którego już złapnął. I to do tej klatki po prostu mieliśmy to wszystko przynieść. To w takim wypadku troszkę mu nie pomogliśmy w życiu. Nie, dobra, chrzanić, ja go zostawię na razie, ale już wiem, co zrobię przyszłym razem. Wąż, oczywiście, że drugi wąż. Dobra. O nie, to akurat chciałem wziąć. Dobra. Tam jest ten cały krwisty ołtarz. Dobra, przejdziemy sobie tutaj w dół teraz. Uuu, dobrze. Tam jest czerwony. O, nie wiedziałem, że mogę w ten sposób tego użyć. Tego to już nie weźmiemy, choćby nie wiem co. Nie pomyślałem o tym kompletnie. No zaraz, a może... O! Zaraz. Czy to jest? Chyba utknął po prostu w tej... O! Ja nie wiem. Co mogę o nim przeczytać? A może mogę coś? Spider... Lizard Cave Mall, o! Okej, nic mi to nie mówi. Tam jest sklep, zakładam, że nie chcemy go rozwalać. Nie chcemy też do niego za bardzo w ogóle w sumie iść. No to możemy rozwalić. Czy teraz się pojawi duch? Fuck. Opsa. Tutaj bomba i teraz w dół. Okej. O nie. Nie, tylko nie tak. Dobrze, moi drodzy, dzisiejszą przygodę ze spelanki zakończymy sobie w tym miejscu. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Nie zrobiliśmy absolutnie nic poza pierwszymi dwoma poziomami. To jest absolutna tragedia. Może przynajmniej się to będzie wam fajnie oglądało. Mam taką nadzieję. Ja wam dziękuję ślicznie za oglądanie. Do spelunki pewnie jeszcze powrócimy, bo tak głupio mi to zostawiać na drugim levelu. Dzięki ślicznie, jak zwykle zapraszam do subskrybowania, lajkowania, do komentowania. A my widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Hej.